Do 24 zazwyczaj zaczynamy dzień wcześniej, od środy już przygotowania wszystkie idą, bo trochę tego mamy, ponad 12 tysięcy robimy tak w ciągu nocy. Jakie smaki u Was możemy dostać? Zazwyczaj takie standardowe, czyli z marmoladą różaną i z adwokatem, z kremem adwokatowym. Które pączki najchętniej ludzie kupują? Raczej chyba tradycyjne, z marmoladą. Na drugim jest chyba z różą. Ile pączków dziś Pan kupił? Bardzo dużo. Nie wiem, nie liczę. Cały czas przyjeżdżam po nowe dostawy po prostu. Dla kogo tyle smakołyków? Dla mieszkańców powiatu dzierżyniowskiego. Jakie są Pana ulubione smaki? Adwokat i róża, zdecydowanie. Dziś obowiązkowo przynajmniej jeden pączek. O, już nie jeden wpadł, że tak powiem. Czego życzymy w ten tłusty czwartek? Wszystkiego najlepszego, tłustego czwartku. Jak widać, praca wre, dużo ludzi przygotowuje się do dzisiejszego dnia? U nas około 20 osób jest na jednej zmianie ceny. Czy oprócz pączków są inne oferty? Mamy jeszcze małe pączki serowe plus chrusty. Ale też nie brakuje pączków z adwokatem i innymi smakami. Tak jest. Też ludzie chętnie kupują? Tak. Chrusty to już od miesiąca już robimy codziennie. Jakie są Pana ulubione pączki? Wszystkie. Ile dzisiaj zamierza Pan ich zjeść? Wie Pan co, no z 8 na pewno. 8 bankowo. Dlaczego wybrał Pan cukiernię Państwa Jankowskich? Bo ja jestem stąd z okolicy i tutaj zawsze mama mnie kierowała, że to są najlepsze. Czy oprócz pączku będą jeszcze inne smakołyki dzisiaj próbowane? Nie, myślę, że pączki to jest wystarczająco już. Ja już dobrze wyglądam. Czyli boimy się, że przytyjemy? No tak, na pewno. Na pewno. Troszkę jest lęku. Jaką metodą wykonujecie pączki? My zazwyczaj tą tradycyjną, czyli marmoladę zawijamy w pączka i jest lepsza i prażona niż taka nabijana prosto ze szprycownicy. Przed puszczeniem do sprzedaży próbujecie? Oczywiście tak. Jednego pączka mam z sobą. Pana pączki jak smakują? Bardzo dobrze. Klienci chwalą i mamy duże kolejki. Na dzień dzisiejszy bierzemy wszystkie pączki z marmoladą, a więc te są najlepsze. Dziś przynajmniej jeden pączek obowiązkowo. No to obowiązkowo tradycja musi być zachowana. Żeby było szczęście. Oczywiście, a to tak od pączków jest szczęście? No to czegoś się nowego nauczyłam, bo nie wiedziałam. Ile dzisiaj pączków Pani spróbuje? Spróbuję, zobaczymy jak się dzień zakończy, a zamawiałam 122. Czy będą obdarowywane inne osoby z rodziny? Oczywiście, syn, córka, mąż i cała reszta, która ze mną mieszka. Czyli wszystkim życzymy smacznego. Dziękujemy i wzajemnie.